Zgłaszam wniosek o zdjęcie z obrad dzisiejszej sesji punktu 24 dotyczącego projektu uchwały w sprawie zniesienia pomnika świętego Michała Anioła. W uzasadnieniu informuję, że projekt należy dopracować szczegóły dotyczące lokalizacji, koncepcji pomnika, źródeł finansowania, powołać Komitet Społeczny Budowy Pomnika, poddać pomysł w szerokiej dyskusji społeczeństwa i fachowców, powrócić do sprawy budowy pomnika po sprocesowaniu pomysłu i uwzględnieniu tych wszystkich uwag. Nie do przyjęcia jest również pomysł finansowania budowy pomnika z budżetu miasta na rok 2013. Wiele już uchwał intencyjnych podjęliśmy do budżetu roku 2013. Rok 2013 będzie rokiem szczególnym, jeśli chodzi o wykorzystanie, ostatnim rokiem wykorzystania funduszy unijnych. I na to nasza uwaga powinna się na które kierować. Powinniśmy przygotować takie projekty uchwał, aby maksymalnie zdobyć te środki unijne. Ponadto na dzisiaj mamy do rozwiązania inną ważną sprawę dotyczącą realizacji projektu na placu świętego Michała. Chodzi o ekspozycję części okopanych murów podziemia kościoła świętego Michała. Potrzebna jest na to zgoda zarówno konserwatora zabytków, autora projektów. Chodziliśmy po tym placu, nie wiedząc, co się kryje pod ziemią. Dzisiaj mury są odkryte i szkoda byłoby je z powrotem zasypać. Uważam, że jest okazja wyeksponować fragment muru. Jeszcze fachowcy się nie wypowiedzieli, który fragment muru, ale byłby to fantastyczny gadżet turystyczny dla miasta Sanoka, bo ile jest miast w Polsce takich, gdzie król Polski brał ślub. Na dzisiaj proszę Państwa o zdjęcie tego punktu 24 z programu sesji. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie, Szanowna Rado, zaproszeni goście. Ja odnośnie punktu wniesienia pomnika świętego Michała Archanioła bardzo proszę Pana Radcę Prawnego, aby wyjaśnił, bo to ja jestem wnioskodawcą projektu tej uchwały. Gdy będziemy z udziałem przygotować następny projekt uchwały, czy Panie Radco Prawny, czy to, co powiedziała Pani Radna Teresa Wisowska, że trzeba lokalizację poszukać najpierw, trzeba założyć komitet wcześniej. To już słyszałam na czterech komisjach, których prezentowałam tę sprawę. I jeszcze sponsorów i jeszcze wiadomo, że część pieniędzy będzie z budżetu, bo tak przystoi, aby tak honorowy patron święty Michał Archanioł od siedmiu wieków patronujący naszemu miastu też część dodaliśmy. Czy tak powinno być? Wniosek o zdjęcie punktu 24 w tym układzie, jaki mamy na ten moment. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. A zatem, proszę Państwa, wniosek przeszedł. Proponuję w układzie. Aha, kto z Państwa jest przeciwny, przepraszam.